domów stłoczonych na terenie twierdzy. Nie sposób oglądać tej orientalnej scenerii, nie myśląc o starych arabskich baśniach. Można się niemal spodziewać, że zaraz zobaczymy białą rękę tajemniczej księżniczki, przyzywającą nas z galerii, albo czyjeś ciemne oczy błyszczące zza krat. Obecność tych piękności wydaje się tak realna, jakby mieszkały tu one jeszcze wczoraj. W królewskich łaźniach mauretańscy władcy oddawali się zmysłowym rozkoszom wśród swego haremu i w świętym dla nich żywiole wody. Spoczywali na ławach wykładanych ceramicznymi płytkami i zasłanych poduszkami, w otoczeniu nałożnic i szlachty, skąpani w wodzie i kaskadach światła. W haremie obok rozkoszy królowała zazdrość, ponieważ każda z żon pragnęła dać władcy syna. Ich zawiść prowokowała intrygi i inne gorsze postępki. Z położonej powyżej galerii królowi przygrywali muzycy. Legenda głosi, że oślepiano ich, żeby nie mogli widzieć, co dzieje się niżej. Niezwykłym urokiem tego starego, tajemniczego pałacu jest jego moc przywoływania obrazów przeszłości. Mam szczególną skłonność do wyszukiwania w Alhambrze miejsc, które najbardziej pobudzają moją wyobraźnię. Mauretańscy artyści łączyli proste kształty w nieskończoną ilość kombinacji i tak tworzyli złożone dzieła. Ponieważ zgodnie z prawem islamu nie mogli tworzyć obrazów ludzi, czerpali inspirację z natury. Motyw liścia został przetworzony w geometryczny ideał. Także pismo stało się formą sztuki. Z alfabetu arabskiego wzięły swój początek wdzięczne arabeski. Zapisane tu zdania głoszą chwałę Allaha i sławią piękno natury. Król Jusuf i jego syn Mohamed V popierali tworzenie tych dzieł, gloryfikujących ich oderwanie od rzeczywistości. Tymczasem nad ich światem zawisła groźba. Chrześcijańskie armie zaciskały swoje kleszcze wokół wyznawców islamu. Tylko Grenada wciąż broniła się. Dni cywilizacji Maurów dobiegały już końca. Alhambra w blasku księżyca potrafi rzucić czar na obserwatora. Z latarnią w ręku wyruszyłem na przechadzkę po starym pałacu. Washington Irving zbudził się, słysząc dziwne wycie. Stanął oko w oko z niespokojnymi duchami Alhambry. Ponure głosy dobiegały z dziedzińca lwów. Dźwięk ten przypominał czasem wycie zwierząt, czasem zdławiony krzyk zmieszany z niewyraźną mową. W roku 1482 na tym dziedzińcu miał miejsce straszliwy mord. Aby zapewnić sukcesję swojemu synowi Boabdilowi, król kazał stracić 36 innych konkurentów do tronu. Szlachetnie urodzeni, jeden po drugim wchodzili na dziedziniec.
Tu królewski oprawca podcinał im gardła. Nazwa tego ponurego miejsca pochodzi od rodu zamordowanych. To sala Abenseradzich. Podanie mówi, że ślady ich krwi widać nawet dziś, 500 lat później. Mówi się, że za to morderstwo Boabdil został przeklęty. Przy narodzinach nazwano go nieszczęsnym i jego panowanie rozpoczęło się klęską. Został pojmany w bitwie i musiał uklęknąć przed królem Aragonii Ferdynandem. Po ślubie Ferdynanda z Izabelą Kastylijską Maurowie stanęli w obliczu niepokonanego wroga. Grenada oznacza dosłownie owoc granatu. Para monarchów oznajmiła, że zamierza go zdobyć pestka po pestce. W listopadzie 1491 roku, kiedy armie Kastylii i Aragonii stały u bram królestwa, Boabdil poddał się i w sali tronowej przyjął wrogich posłańców. Ostatni z maurytańskich królów oddał klucze do Alhambry. W zamian otrzymał 30 tysięcy sztuk złota i ziemię na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Kiedy wiadomość o ustąpieniu Boabdila przedostała się do jego poddanych, wybuchła wojna domowa. W styczniu 1492 roku Ferdynand i Izabela wprowadzili się do Alhambry. Podobno Boabdil wyśliznął się tylną bramą, żeby nie widzieć, jak zwycięzcy stawiają krzyż na jego pałacu. Wśród świadków tego wydarzenia znajdował się genueński żeglarz Krzysztof Kolumb. Ze wzgórz otaczających Grenadę Boabdil patrzył na miasto, które oddał bez walki. Wtedy jego matka zaczęła drwić z nieszczęsnego władcy. Powiedziała: słusznie, że płaczesz jak kobieta, skoro nie umiałeś bronić się jak mężczyzna. 8 wieków panowania islamu w Hiszpanii dobiegło końca. W czasach inkwizycji, które potem nastąpiły, w Alhambrze ulokowano garnizon wojskowy. Większość z dzieł sztuki islamu uległa zniszczeniu. Tysiące muzułmanów zmuszono do porzucenia swej wiary. Tysiące innych zginęły. W roku 1526 Alhambra przeżyła ostatnie upokorzenie. Król Hiszpanii Karol V postanowił założyć tu swój dwór. Niechętnie zgodził się nie niszczyć oryginalnego planu Alhambry. Dodał do niej jednak własny pałac, inspirowany architekturą rzymską. Nigdy nie został on ukończony, ale jego wymowa jest jasna. Chrześcijanie na nowo przejęli Hiszpanię w swoje władanie. Gdy siedziałem i patrzyłem, jak światło wędruje po tym mauretańskim pałacu, zrozumiałem, że wyraża się w nim subtelny, wyrafinowany i rozmiłowany w przyjemnościach duch twórców. Jakże kontrastują z nim potężne, ale ponure gotyckie budowle wzniesione przez hiszpańskich zdobywców. Już sama architektura symbolizuje odmienne i niemożliwe do pogodzenia natury dwóch wojowniczych ludów, które tak długo walczyły o władzę nad tym półwyspem. Nigdy zniszczenie cywilizacji nie było tak całkowite. Tylko kilka zrujnowanych zabytków może jeszcze świadczyć o jej potędze. Takim zabytkiem jest Alhambra, muzułmański pałac na chrześcijańskiej ziemi.
To piękne memento pozostało po dzielnych, mądrych i pełnych wdzięku ludziach, którzy zdobywali, rządzili i odeszli. Wersja polska, Studio Kompany Warszawa. Tłumaczenie Katarzyna Sadowy. Czytał Wojciech Gąsowski.